Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Zarobiliśmy hajsik, niestety musiałem powtarzać ten piątek, żeby zdobyć hajs na Granda, ale proszę bardzo, zaczynamy. Okej, więc lecimy. No ciekawe, co to będzie, nie mam pojęcia. Aha, weźmy sobie jakiś inny samochód może, żeby nie było przypału, że jadę tam Eclipse'em. Chociaż byłoby to takie ikoniczne, fajne, nie? Weźmy sobie może Lambosa. Fajnie mi się nim jeździ. Cyk. I jedziemy. Dobre zagranie, mówisz? No czasami się uda dobrze zakończyć pościg. Okej, możemy sobie bez stresu jechać. Nie goni nas policja. Jestem beznadziejny w takich mowach. Chciałem ci tylko powiedzieć, że jak poczujesz tę potrzebę... Co to było? Potrzeba... Cholera. Ciągle zapomnę. Rajdel, dam sobie radę. Nie martw się. Hej, użyłam nawet tej zasypki. Trzymam za ciebie kciuki. Dzięki, Rajdel. A! Prędkość! Prędkość! Potrzeba prędkości! Po angielsku by to lepiej brzmiało, nie? Need for speed. Potrzebujesz tego, no... Tego. Dobra. Koniec gry, moi drodzy. Hej! Kto się dzisiaj wzbogaci? Co? Ty? Ty, gościu? O, ty, gościu? Woo! Kto ma wiedzieć, ten wie! Jej! Hej, zdaje się, że Alek już mnie kimś zastąpił. Ja też wyglądałam tak głupio? Tak, absolutnie. Wydają fortunę, żeby nas powstrzymać. Jasiu, pora się obudzić, Lexo! Co zrobimy, jak się uda? Nie wiem. Zbierzemy ekipę, ocalimy świat, wrócimy do domu, wypijemy piwko, pogadamy o rodzinie, zrobimy grilla. No wiesz, to samo co zawsze, tylko trochę inaczej. Pokażmy im, jak to się robi w Lakeshore. Mhm. Przy okazji, muszę ci powiedzieć, że żałuję. Masz rację, miałam 2 lata, żeby to naprawić i nie naprawiłam. Jas, posłuchaj, i tak ci odbiorę ten wóz. Nie myśl, że jak się popłaczesz, to ci odpuszczę. Popłaczę? Lepiej pomyśl o wyścigu, zamiast kłapać tym dziobem. Dobra, cisza, cisza, cisza! Zaczynamy! Sprawdźcie miejsce startu w telefonach, he? Uważajcie, gliny wiedzą, że coś się dzieje. Będą na mieście. Ale to was nie powstrzyma, prawda? Hej! Już czas! Na Lakeshore Grand! Przypał. Okej, okay. Co to ma za samochód? Ważne, żebyśmy to wygrali. Dobra, wiecie co, na wszelki wypadek zły nie pada, bo tym już gram od 4 godzin. Więc może mi się bateria wyczerpać. Wezmę sobie mojego czerwonego, chociaż tego bardzo lubię, no. Wolę nie ryzykować. To był chyba Skyline, nie? Bierzemy sobie czerwonego do łapy. Połączy się czy nie? O, połączył się. Działa? Dobra, zobaczymy jakie są zawody. Więc tu chyba będziemy mieli zawody... Wiecie co, nie wiem o co tu chodzi, ale po prostu mamy tor, tu mamy tor, okej. Okay. Pisowe i musimy klasa A+, S i S+. Nie wiem, na czym będą polegać te wyścigi, jak one będą wyglądać, dlatego jedźmy. Okej, okay, na początek oczywiście bierzemy sobie Lotusa, który nie jest wymaksowany, ale on jest... Powinien ogarnąć, nie? Trzymajcie kciuki, zaczynamy, koniec gry. Do wygrania, Lambo. O Boże. Dobra, zróbmy to. Ten bodykit można było zobaczyć na samym początku gry, nie? Lotus w klasie A. Szkoda, że nie mamy wyścigu w klasie B, bo... Zobaczę, co potrafisz. Hello, ciao. Dziękuję, do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo za uwagę. Przyda ci się wsparcie. Uczestnicy ulicznych wyścigów pędzą przez miasto. Dobijmy. Kurde, ten Lotus jest OP. Przynajmniej w tej klasie. Nie wiem, jak on, jakby się go dalej robiło, ale... No zobacz. VMAX jest tutaj słabiutki, ale kurde, no po co większy, nie? Zobacz, jaka rakieta. Dla mnie już ten wyścig się skończył w tym momencie. Lala, Padre przyłącza się do pościgu. Na pewno tym dojedziesz? Nie pracowałaś przy tym, więc tak.
A właśnie, jaki ta typka ma samochód, ta jazz? Czy ktoś powiedział pościg? Jednostka przesydująca gotowa do akcji. Drugi poziom i już korwetta? Dziwię się, że wciąż jesteś w grze. Myślałam, że nie wytrzymasz. Trzymam się jej to mocno, jeśli to sugerujesz. To jakaś kompletna niedosłowa. O, coś mnie podgania. O, to ten gościu, co zawsze McLarenem wygrywał. Kurde. On ma zawsze najlepsze fury. Nie powiesz nic o moich szansach? Wybacz, nie mam czasu. Mogę znów cię zignorować? Utrzymasz się na prowadzeniu? Wyboje na drodze idzie! O, shit! Tu było grubo. Ja chyba nie muszę być pierwszy, nie? W tych zawodach cały czas. No i mamy. Tak, to są finałowe wyścigi, to są mistrzostwa. Finał całej fabuły, która zajęła mi 50 godzin. Dobra, mamy kolejne wyścigi i tutaj mam wybór między Alfą, która jest trochę lepiej dostosowana od Lancera, ale Lancerem jeździ mi się dużo fajniej. Także biorę Lancera. Kurde, zapomniałem w nim malowania zmienić, aj! I szczerze możesz go polecić? Tak, działa bardzo dobrze, tylko mam jedno zastrzeżenie. I to jest właściwie pierdoła, ale wkurza. Chodzi mi o podświetlenie w tym gamerze. Niestety nie da się go ustawić, na przykład jak masz ustawienie... Zrobisz sobie jednego dnia i potem włączysz komputer drugiego, to on już wróci do tego domyślnego ustawienia oświetlenia, nie? No i to jest taki ból. Ja, i wiesz, nie da się tego nawet wyłączyć. Na przykład jak jednego dnia sobie wyłączysz to podświetlenie guziczkiem i drugiego dnia włączysz komputer, to znowu będziesz miał to ustawienie domyślne. Także ten sterownik do oświetlenia moim zdaniem jest do wymiany i może uda mi się coś przyczepić innego, nie wiem. Wiesz, co by można było sterować, chociażby, nie wiem, bezprzewodowo, albo ustawić raz i już niech będzie to jedno podświetlenie, albo całkiem wyłączyć, nie? Nie, fiolet nie jest domyślny. Domyślny jest jakiś kolor właśnie zielony, nie? Ale no, to mnie tak najbardziej frustruje, a jeśli chodzi o inne rzeczy, kultura pracy, temperatury, no to po prostu dobrze złożony komputer, nie? Tylko mogliby, wiesz, no, 5 zł więcej dodać do tego sterownika, do sterowania podświetlenia i tyle. Podejrzewam, że nie wiem jak tam jest w tych innych zestawach, bo ja mam tego Elita, no nie? No to w tych innych zestawach może być inny sterownik, tak? Albo pewnie ten sam jest, bo to ta sama obudowa wydaje mi się jest. No, ale to jest taki minus, a tak innych minusów to... Nie zauważyłem poza tym, że kurde w pokoju jest o 5 stopni cieplej niż wcześniej, nie? No to jest jednak już mocniejszy sprzęt, no, trzeba przyznać. Ale jak jest zima to fajnie, bo co, otwierasz okno, 0 stopni i zaraz jest chłodno. Jas odpadła? Co ty gadasz? Nie zauważyłem tego. Tutaj będziemy mieli teraz same sprinty, okrążenia były tylko jedne. Ej, zobaczcie, Lancer, wow, jak do tej pory, ja mogłem go zdobyć od razu, 3 razy sfailowałem wyścig, gdzie można było go zdobyć. I za 4. razem dopiero go zdobyłem pod sam koniec gry, a to jest zajebista fura. No zobacz, gdzie byli przeciwnicy, nie? Ja nie wiem, czy może na tym grandzie jakoś poziom trudności jest niższy, czy coś, nie mam pojęcia. Ale biorę tutaj same najlepsze auta już teraz. O, i teraz mamy Lambo, biorę sobie moje przygotowane już Lambo, pyk. Faktycznie, jazda odpadła na pierwszym wyścigu. Czy nie wiem, czy samemu nie składać? Samemu też można sobie złożyć, nie? Dla świętego spokoju można ogarnąć sobie tego gotowca. Gotowiec to brzydka nazwa, bo mi się kojarzy z tymi takimi gotowcami z Allegro, nie? Gdzie masz procesor i7. Której generacji? 4. Ale i7. Jaka płyta? Taka. Jest tam pamięć RAM? Jest. I kosztuje 2000. Karta graficzna? Jest. Dedykowana? Jest. Kosztuje 2000. Także jeśli masz wybór kupować jakiś taki nieznany zestaw, to jakiś taki dziwny z Allegro właśnie,
zrobiony z jakichś dziwnych podzespołów, to lepiej sobie odpuścić, nie? Ale znam typów, którzy sobie z używanego sprzętu poskładali komputer i nie narzekają. No wiesz, trzeba się po prostu na tym znać, no. Jak nie chce ci się uczyć o tych sprzętach, śledzić tych trendów. Mi się na przykład nie chce tego robić, tak? Mam już trendy, które lubię śledzić, nie? No to warto sobie taki dobrze złożony sprzęt kupić i dopłacasz, nie wiem, z 1000 zł do tego, że masz dobrze złożony komputer. Ile tam trzeba dopłacić do tego więcej? Zależy od chyba konfiguracji, nie? Ciężko jest narzekać na komputer, który, wiesz, wszystko ci obsługuje. Ciężko znaleźć coś takiego. Poza tym podświetleniem, nie? Taki... Zrobili naprawdę takiego babola, no bo tutaj wszystko tak fajnie dostosowane, takie... Głupota taka, nie? Też zauważyłem w komentarzach na tym X-comie, że ludzi to też bardzo wkurza w tych kompach, nie? Że ktoś tam wydaje 18 koła na kompa, a podświetlenia nie może sobie zmienić na stałe. Wyciąga Max z peceta. No ja na przykład składałem sobie sam komputer i dopiero widzowie mi powiedzieli na live'ie, że trzeba coś tam przełączyć, żeby pamięci chodziły na maksymalnych obrotach, nie? Dobra, wiecie co? Bo tutaj mamy kilka aut do wyboru. Najlepiej przyspiesza Lambo z tych autek, ale najfajniej się prowadzi moim zdaniem Ferrari. W ogóle zobaczcie na to. Przy tych graczach, którzy grają ze mną, to nie są gracze, to są boty. Przy nich jest ikonka komputerka, widzicie to? Tak jakbym grał na multiku. Tak, gramy Grand teraz. Ostatni chyba wyścig. Ferrarkę brać? Ferrarka jest taka kurde, och! Dobra, to bierzemy Ferrarkę. Chyba ostatni wyścig. W z nagrodą. Mamy trzech... ludzi do pokonania. Oj, Ferrarką to nawygrywałem. Nie mam już chyba powtórki. Nie mam powtórki, powinienem mieć. Dobra, i gaz. Ale będzie zabawa! No, cisną za mną. Ale spoko, powinniśmy dać radę. Powinien być jakiś chyba długi wyścig czy coś. Zróbmy wszystko, aby im uciec. Ostatni wyścig, moi drodzy. Koniec gry. Coś się wydarzy. No, siedzą mi na ogonie. Przynajmniej jeden typek. Tak, jeden, bo drugi jest 600 metrów z tyłu. O ty ciulu. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. La Ferrari, o shit. Zrobił go pod drift, to głupek. Uhu. O, nie driftuj! Na tych oponach Ferrari bardzo niestabilne przy drifcie jest. O, ale szybko, ty! Ciśnie ten typek z tyłu! Trochę przyhamować przed zakrętem, bo tutaj taki niepewny z podskokami był. Ło! Ole szybko. Już mi na ogonie siedzi, pierniczony. Ej, to La Ferrari musi być koks. Reputacja warsztatu jest w dobrych rękach. Dobra, żeby mi tutaj na proste nie dogoniło, bo... jeszcze gliny mnie łapią. Cheat. Dobra, jest meta. Okej, to był jakiś inny wyścig, nie jechałem go jeszcze. Koniec gry chyba. Ale ciśnie to Ferrari, co? Ła, rakieta. A myślę, że jednak...
Wow, dostaliśmy milion! O kurde! Udało się bez błędu przejechać. Jakiegoś tam większego. Raz mnie tam zarzuciło, ale opanowałem. Szadzik. Ale musi śmierdzieć w tym parkingu z palinami, nie? Jest moje Ferrari. O nie, co mi takie zgniecione dali tutaj, tej kascenki. Każdy lubi niespodzianki. A tak. A jak tam Alek? Płukany. Dzięki tobie. Nie łapię. Czemu cię to cieszy? Dałam ci do zrozumienia, że pracuję dla Aleka? Ile razy mam ci powtarzać, Speedy? Nigdy nie stawiaj na jednego konia. Kiedy wygrywam, wygrywam. Kiedy przegrywam, też wygrywam. Zapamiętaj to, Jasmine. Lojalność jest przereklamowana. O, ale... Ej, ziomek, podrzucisz mnie. Jest twój. Tylko ostrożnie. Ma większego kopa niż 2 lata temu. Wiesz, Rydell chętnie by zobaczył, ile pracy w niego włożyłaś. Myślisz? Tak, i ktoś musi odprowadzić mój wóz do warsztatu. Tylko się nie zgub. Moja Ferrarka? Nie. Dobra, testujemy. Jak się zmieniło Lambo? Przede wszystkim musimy się mu lepiej przyjrzeć, bo ja nigdy do tego Lambo bodykitu nie instalowałem. Ty, jadę z tą babką, patrzcie. Jas, nie żartowałaś. Jesteś ostrzejsza niż Karolina Reaper. Mówiłam. Żeby tak poprowadzić to auto... I od razu je rozwalić? Zapomniałaś, co się stało? Nie, widziałam już, jak ci odbija. To ty odbiłaś się od wygranej. Nie szczypiesz się. Za wcześnie? Wyluzuj, dobra? No weź. Zajęło mi to 2 lata. Zapomnij o luzie. Dobra, tylko nie mów, że nie ostrzegałam. Musiałaś sporo pracować przez te wszystkie lata. Dzień i noc. To widać, ale nie wierzę, że nie wygrałaś granta nawet w tym. Dasz mi kiedyś o tym zapomnieć. W życiu. To miasto skrywa wiele wspomnień. Teraz to nasze miasto. W końcu staliśmy się częścią legendy Lakeshore. Wciąż czeka nas wiele pracy. Na szczycie nie ma lekko. Każdy chce cię pokonać. Uwierz. Niech spróbują, jak prowadzę to cudo. Rydell wyskoczy z butów, gdy je zobaczy. Myślisz, że nie będzie zły, jak się zjawię? Czemu miałby być zły? Bo jest uparty. Patrzyłaś ostatnio w lustro? Nie jestem uparta. Serio? A pamiętasz, jak w Dealings zamówiłaś mega ostrą kanapkę ze wszystkimi dodatkami? No i? Powiedział, dziewczyno, nie zjesz tej. No i? Pychałaś wszystko, aż w końcu... Zwymiotowałam na Rydella. A on na to? Następnym razem weź sałatkę, łatwiej doczyścić. Tęsknię. On za tobą też, Jas. Zobaczymy. Popełniłaś błąd, przyznaj. A co do błędów? Tak? Co z panną? Ludzie uwielbiają emocje. O, próbujesz zepsuć nastrój? Co, to tylko po mnie można pocisnąć? Co tu gadać? Bez niej nie byłoby wygranego granda. Więc zostałam wymieniona? Tess nie miała zastąpić Jas. Nawet nie odróżniała klucza nasadowego od dynamometrycznego. Nie wątpię. Za to odróżniała słodkie ziemniaki od batatu. To jest jakaś różnica? Nie wiesz, co zamierzała? Naszły mnie wątpliwości, ale zależało mi tylko na tym, żeby cię pokonać. I dostałam za swoje, ale tacy jak Tess myślą tylko o sobie. Może, ale każdy zasługuje na drugą szansę. Okazję do zmiany, nie? Tak, tak, rozumiem ironię. Ciekawe, co zmajstrowaliście razem w warsztacie. Myślałam o tym, jak Rydell prosił mnie o pomoc, kiedy nie mógł znaleźć kluczusia. O, jedzie moim Ferrari, ależ to jest. Co mówił? Jak to jest, że teraz jesteś tam, gdzie cię odłożyłem? A ja mu mówię, że specjalnie go chowałaś, żeby mu dowalić. Wiesz, że zaraz zawrócę. Jas, nie możesz zwiać z kolejnym moim autem. Niczego nie obiecuję. Pamiętasz, jak zaczynaliśmy? No jasne. Para mechaników, którzy nie mają nic do stracenia. Miały nas czekać same zwycięstwa z palcem w nosie. To były twoje marzenia. Ja twardo stąpałam po ziemi. Może, ale wciąż nie wierzę, że zmusiłaś mnie do skoku. Dogonię ją. Muszę skończyć jeszcze zanim się zaczęło, ale te emocje, co? Trudno z nimi walczyć. Patrz, jak to fajnie wygląda. Zarządzę. Nie kończ, ale tak, to dopiero koniec początku. Na pewno. Poza tym czegoś brakuje w moim warsztacie. Co? Ręki Jasmine. Ciekawe, jak się gra facetem, to czy...
to jest jakaś jego dziewczyna czy coś? Nie, nie, chyba koleżanka, nie? Też. Ej, fajnie tak patrzeć na swoją stunigowaną Ferrarkę, jak prowadzi NPC. W sensie, no, bot, nie? Jak jedzie z tobą do garażu. Ej, trochę się tam serca włożyło zawsze w ten samochód. Może żałuję, że nie wziąłem Lambo, bo jednak Lambo takie ciekawsze z wyglądu. Chociaż Ferrari też można zrobić na taką torówkę typową. Można tam takie antenki na dachu zrobić. Fajnie to wygląda. Przejechaliśmy chyba całą mapę dookoła, żeby dojechać do garażu. To może, skoro przestali gadać, przyjrzyjmy się. Ja na początku serio nie włożyłem tego bodykitu, chociaż była kasa na to, ale zostawiłem sobie kasę, żeby ulepszyć ten samochód pod kątem osiągów. Na tym mi zależało, no nie? Zobaczcie, jak furka wygląda teraz po tym tuningu. To jest pierwszy bodykit, który widzi gracz, więc chyba każdy z was już się dobrze z nim zapoznał, nie? A to jest generalnie Countach Lamborghini, który widzicie delikatnie się zmienił. Dosłownie taki, no, powierzchowny tuning, prawie że tylko naklejka, nie? Nic się nie zmieniło z tym samochodzie, to jest dokładnie ten sam samochód, co sprzed paru dziesięciu lat. Nawet kawałek dachu widać, że jest od tego auta. Odbierz, żeby zrobili inne dialogi. Też tak myślę. No i zobaczmy. Patrz, kto tu jest. Wygląda ślicznie. Pachnie też. Rajdel, ja... Żarka zwalona. Gość próbował sam to naprawić. Mówiłem mu. Teraz muszę odkręcić to, co tu zrobił. Powinien był cię słuchać. Wrzut na tył. Jak tam w hajt? Tak sobie. Wyjąłeś najpierw turbo? Od kiedy to robisz wszystko, jak należy? Kiedyś trzeba zacząć. Fajnie to wygląda, co? No, dobra. Lakeshore, uważajcie. I rejestracja Kuba? O kurde, rejestracja nawet się ostała. Fajnie, kurde, fajnie zrobię ten Need for Speed jest. Dobra, co dalej? Okej, mamy napisy, skończyliśmy grę. Street racing, started in street, right? So street, hip hop is street. When you think about urban wear, which is skateboarding brands, which is called street wear, it's all from the hood. And it doesn't necessarily mean it has to be a urban metropolitan or like hood. It's just for racing, for hip hop. Oh, as far as the correlation in hip hop, street racing, the big rims and shit like that. Spinners. Spinners were made to try to cool down exhaust and all of that shit. Hip hop in the early 2000s, all the ballers had spinners on their trucks and all of that shit, 24 inch rims. Even decking your car out. The car culture is really like essentially a street and hip-hop culture. Struggle. That's what everyone... Dobra. Udało ci się ukończyć tryb fabularny. Brawo! Udało ci się ukończyć tryb fabularny w Need for Speed Unbound. Możesz dalej się ścigać, zarabiać pieniądze, dopracować swoje fury w trybie dla jednego gracza lub rozbudować swój garaż w świecie sieciowym, by rywalizować z innymi graczami i zaprezentować swój styl. Okej, okay. Czyli co, to już rozumiem koniec gry i dalej nie będzie żadnego DLC, no bo co, nie mamy informacji o jakichś update'ach czy coś, no nie? Mamy jakieś nowe fury? Tak, mamy Lambosa, który jest w klasie S+, wymaksowany i prowadzi się go ciężko, z tego co jechałem sobie kawałek. Jeśli chodzi o zestawy nadwozian, to tutaj wiadomo, że mamy to, mamy tutaj jeszcze jakieś inne, które możemy sobie zainstalować, ale... To chyba nie wszystko, no nie? Coś jeszcze będziemy mogli zrobić. Zobaczcie, gotówka zarobiona w tym tygodniu, czyli teraz możemy sobie kontynuować zarabianie gotówki tak jak do tej pory. I tej gotówki zarabiamy tutaj chyba... O, tu coś jest. O, królowie piekła, what the hell? Zlecenie od Raidera. Tu coś jeszcze jest, patrz. Co to jest? Dobra, wyjedźmy z garażu, zobaczmy o co chodzi. I milion na koncie, tak, no to tam taki szczegół, nie? I teraz mamy tak, o, patrz jak to wygląda i teraz fotę. No, wygląda fajnie, ale na zdjęciu chyba niekoniecznie, co? Jak myślicie? Możemy zrobić foto. Może jakoś obróbką się uda to wyprostować. Milion na koncie. Dobra, pyk. I jedziemy. Mamy tu jakieś... I co, ja dostanę to dla Ferrari? Fury Raidela. A, muszę na czas to zrobić, okej. Okay. Ciekawe. Coś mały hajsik teraz jest. Mm.
No, trochę mi przykro, że się skończyło. Ale z drugiej strony już dokładnie po wczorajszym streamie czułem takie nasycenie tą grą. Nie przesycenie, ale nasycenie. I już to zarabianie i zdobywanie tego wszystkiego zaczęło mnie trochę nużyć, wiecie? Już tak dzisiaj widzieliście na streamku, że już nie chciałem robić tych dodatkowych wyścigów, jak to zawsze robiłem. Tylko po prostu tyle kasy, ile potrzeba i od razu grant. Tak, bo mamy wszystko, co potrzebuję, żeby tego granta zrobić. Uziwa, ty. Myślałem, że się wyrobię. No, to chyba nie będzie złota. Nie sprawdzałem jeszcze Porszawy, ale możemy posprawdzać. Ech. Jaka dostawa, ty. Oh my god. Dobra, dyszkę dostaliśmy. Nie będę powtarzał. Jest okej. Chyba zmienię sobie na tryb trudności, na jakiś łatwiejszy. Dlatego, że nie chcę, żeby łatwo było tak rozwalić mój sam. O, nie mogę. Chyba można, może będzie można to zmienić w garażu, nie wiem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze jakaś dostawa jest. Co to za auto? Za 3000, to coś słabego, nie? I mamy takie na razie dwie dostawy. Może on będzie do nas dzwonił na przykład co dzień, tak jak wcześniej? Nie mam pojęcia. Trzeba będzie to zweryfikować. W każdym razie gdzieś tutaj w fabule powinniśmy odblokować sobie M3. I właśnie nie wiem, w którym to dokładnie momencie jest. Tak, odzyskaliśmy to Lambo, no. A ciekawe, czy jakbyśmy na początku wybrali inny samochód, to czy byśmy mieli też ten inny odzyskać, czy by to było Lambo? No chyba inny, nie? Bo tam był jakiś... co tam jeszcze było? R32 chyba, nie? Co tam można było wybierać na samym początku? Ze znajdziek, ta Bawara? Czekaj, wyzwania, jeśli chodzi o znajdźka, to bo nie mówię o M4, M4 można dostać za znajdźki, ale tu coś jeszcze było. Może zobaczymy tutaj w tych wyzwaniach, ale nie ma żadnej furki. W online, w tych wyzwaniach, w online są inne furki do zdobycia i tam też tego nie ma. Tu mamy, ale to jest M1 fura do odblokowania, to jest inna BMK. Także no, powiem ci. Tutaj mamy billboardy, a tu nie ma tej furki, nie? W wyzwaniach. Także nie wiem, gdzie. Była? Gdzie była? Nie było. Sprawdzałem to. Chodzi o tą M3 GTR z Most Wanted. Sylwia i Charger? Gdzie? Tutaj w wyzwaniach, tak? Czekaj, jeszcze raz sprawdzimy. A, dobra. Okej. Bo ja o czym... Ja w innym temacie jestem. Okej, dobra. Czyli Sylwia i Charger jeszcze był. Sylwie chyba też można tam na grubo zrobić. Ej, ciekawe, czy można grę od nowa zacząć. W garażu na start, ale jeśli masz abonament, ale tutaj gdzieś w fabule też można to odkryć. I właśnie nie wiem, w którym miejscu, ja muszę sobie to gdzieś w necie poszukać. Wyzwania w fabule i może gdzieś tam... tutaj są takie znajdźki. Tutaj mam kategorię wszystko, nie? Więc tu są wszystkie rzeczy, które mamy do zrobienia w trybie fabularnym i do odblokowania, nie? Samochody, nie samochody. I przeglądałem parę razy tę listę, no i nie ma BMW. Niestety. Tego GTR-a, nie? I zacząć od nowa. Właśnie, ciekawe właśnie, czy tutaj są savey zapisywane lokalnie, czy... są w chmurze, ale jak się chyba lokalnie usunie, to w chmurze też się nadpisze, nie? Okej, tu mam jakąś inną furkę. Może właśnie którąś dostawę będzie trzeba zrobić i wtedy nam się odblokuje ten samochód. Na przykład co dzień będzie trzeba robić te dostawy. Inaczej, co będzie trzeba robić, wiesz, te wyścigi tutaj co dzień. I w końcu będzie dostawa na przykład GTR-a, nie? To mi tak wygląda. Jakbyśmy mieli te dostawy teraz od nowa? Nie wiem, ale porobię sobie to w tych tygodniach i zobaczę, co się stanie.
Tak, właśnie to jest fajne, że można sobie teraz po skończeniu gry normalnie robić wyścigi, tak jak się to robiło w czasie kariery. Robić sobie te dni tygodnia, wyjeżdżać w nocy i w dzień i kontynuować tę karierę. Nie widziałem jeszcze policji tutaj, żeby jeździła, ale może jak zacznę robić wyścigi i nabijać poziom pościgu. Czekaj. Aha, teraz nie mogę podczas tego. To może wtedy mi się pojawi jakaś policja, nie? Tutaj widzę, że te zlecenia, nawet nie miałem telefonu od Raidera, czyli to wygląda tak, jakbyśmy zapętlili teraz karierę i możemy sobie dodatkowe rzeczy zrobić, na przykład, które pominęliśmy z jakichś tam powodów podczas kariery, nie? Nie wiem, no tak to dedukuję, staram się ogarnąć, o co teraz chodzi, bo sam jestem ciekawy, co się robi po tej karierze. Kurde, tego nie udało mi się nawet zrobić. Czyli nie ma końca? Teoretycznie nie. No zobaczymy zaraz. Okej, zrobiłem sobie te dwie dostawy. No i teraz jeśli chodzi o wyścigi, to dalej możemy sobie na przykład wbić tutaj i mieć całkiem nieźle płatny wyścig za 36 tysięcy. Tu mamy coś. I też mamy wzrost obławy, widzicie tutaj. Tu jest coś za 60 tysięcy. Także są dalej fajnie płatne te wyścigi. Po skończeniu fabuły na nasze konto wpływa 1 000 000 od razu, tak z szczapy, no nie? Na jakieś tam drobne wydatki. Jak widzieliście, tunik tych samochodów jest w ciul drogi, także ten 1 000 000 starczy na wymaksowanie 4 samochodów? Coś takiego, nie? Tutaj to Lambo możemy sobie dostosować. Mamy wyłączoną kontrolę trakcji mieliśmy. I teraz będzie się trochę lepiej prowadzić. Tak, teraz... O, co to? Teraz można farmić fury i robić różne rzeczy. Tylko zastanawiam się, w którym momencie fabuły odblokowuje się to unikalne BMW. Okej, jest już policja. Czyli z policją też będziemy mogli się bawić na takich samych zasadach chyba jak podczas fabuły, no nie? Tylko może już nie będziemy mieli tych telefonów od naszych znajomych, albo będzie ich po prostu bardzo mało. Need for Speed Heat ma długą fabułę? Grałeś w tego Need for Speeda? Musisz wygrać wydarzenie za kierownicą i odblokować ją. Gdy to zrobisz, odblokuje ci samochód zarówno trybie dla innego, jak i nie. Ja robiłem to wydarzenie, tylko nie wiem, czy to jest akurat to, czy jeszcze jakieś inne mam zrobić. Że tam się ucieka przed policją i wiesz. Dobra, spróbujmy sobie pojechać Mercedesem. Nie, tutaj się rozwaliłem ostatnio. Weźmy Ferrari. I jedziemy. Także teraz może sobie to, co w karierze, robić wyścigi, grać sobie. Ale myślę, że gdzieś tu jeszcze coś jest do zdobycia w tej postkarierze, że tak powiem. Poza tymi strefami i tak dalej. Pro Streeta mi zostało przejście. Ja bym przetestował RSR. Przetestujemy RSR, oczywiście, że tak. Wow. O, teraz po tej karierze myślę, że będę się bawił w tryb multiplayer dużo. Bo fajnie mi się tam ściga i jest tam dużo do roboty. Z tego względu, że można tam odblokować Bugatti niekoniecznie kupując je za kasę. Tylko można je odblokować... O tak, o, za jakieś tam zrobienie jakiegoś wyzwania, bo tam są trochę inne wyzwania niż tutaj na singlu. Tam się odblokowuje już bezpośrednio samochody za te wyzwania. Oczywiście tam też można robić te strefy pomiarowe, ale jak się okazało, są one dzielone z trybem single player, nie? Ej, dobra, i patrzcie, teraz jadę sobie tą Ferrarką, ona super skręca i w ogóle. Ten oczywiście wyprzedza, bo ma Vmaxa 370, nie? Ale ostatnio tunigowałem tym silnikiem hybrydowym Aventadora i on się rozpędzał fantastycznie do 350, a tutaj już ta Ferrarka... Wow! Co to było? Ta Ferrarka już łapie zadyszkę przy 320, no nie? Natomiast świetnie się prowadzi. Lambos też się świetnie prowadzi. Ale widzicie, no tutaj też te słapy mają znaczenie, nie? Trzeba by było to wszystko potestować. To jest tak naprawdę teraz ten wyścig, który robimy, to jest tak naprawdę jedyny wyścig, na którym auto z wysokim Vmaxem ma sens. A i tak jestem ciekawy, jak będzie się spisywać Bugatti, nie? Podczas wyścigów. I patrzcie, że... Podczas całej kariery myślę, że bardzo ciężko byłoby zarobić na takie Bugatti, które kosztuje 1 600 000. Mimo, że można je podczas kariery normalnie sobie kupić, jeśli oczywiście masz kasę. Ja bym chciał na przykład, żeby był taki tryb kariera plus.
nie? Żebyśmy mogli sobie przejść od nowa i żebyśmy mieli ten ekwipunek, który mamy, żebyśmy mogli mieć Bugatti i pościgać się od nowa. No, wiesz, ta fabuła tutaj opiera się głównie na tym, na farmieniu, nie? Musisz napierniczać te wyścigi bez przerwy, uciekać przed policją i tak dalej. I generalnie teraz to widać bardzo dobrze, nie? Że nie jest to tak jak poprzedni Need for Speed, że kończysz sobie fabułę i elo, nie? Tylko tutaj jednak trzeba dużo, dużo farmić. Tam były chyba takie wyścigi fabularne typowo, nie? Że się jechało w jedno miejsce, spotykało się z jakimś ziomeczkiem. Myślę, że finalnie, znaczy bardzo podoba mi się klimat w tej grze. Jest naprawdę świetnie wykonana, jako nowa gra ma naprawdę niewiele różnych bugów i glitchy. Tak porównując na przykład do nowej gry, która wyszła, czyli Forza, no to ta jest naprawdę nieźle zrobiona, trzeba przyznać. Niewiele było takich sytuacji, które, wiesz, sprawiły, że nie mogę grać dalej, no nie? Dobra, i ukończyliśmy na pierwszej pozycji. VMAX słaby w tej Ferrarce. 3 miliony VMAX w Murcielago? No i tyle. Także tak się kończy fabuła i generalnie robimy teraz to, co robiliśmy w fabule, tylko że nie ma fabuły. Ścigamy się, unikamy policji. Możemy sobie robić te wyzwania, strefy pomiarowe. Tu mamy jeszcze jakieś wyścigi za większą kasę, za mniejszą kasę, jak chcemy sobie zrobić. Tutaj gdzieś się przybył taki fajnie płatny. O, tu mamy za 6 dych. Mam za 20. Możemy bawić się z policją. Mamy pierwszy poziom pościgu. No i jeszcze zobaczę, co się stanie teraz, jak wejdę sobie do garażu i wyjdę z niego. Czy też będzie noc? No wiadomo chyba, że będzie noc i że będziemy mogli kontynuować robienie tego, co dotychczas sobie robiliśmy. O, kurde, udało się. Super. Dobra, i teraz wchodzimy sobie do garażu, jakiś tam hajsik zarobiliśmy. Aha, dobra, myślałem, że chodzi ci o, bo to, wiesz, twoje komentarze, jeden po drugim, się mi tu pokazały na czacie. Okej, okay. I teraz tak, i teraz widzieliście, zmieniła nam się pora dnia na noc. Mamy te swoje furki, tutaj mamy jakieś efekty jazdy nowe, odblokowane po tej karierze. Tutaj jakiś, co to jest, okej. Okay. Wiecie co, mnie te efekty jazdy czasami przeszkadzają podczas ścigania się szybkimi furkami, bo zobaczcie, nad samochodem pojawiają się takie emotikonki różne, no nie? I czasami przesłania to, jak mam tą kamerę z tyłu, przesłania widok to, co jest przed samochodem i można się rozbić o jakieś auto. I dla takich szybkich furek lepiej wziąć sobie ten dym, nie? On wtedy nic tam nad głową nie wyskakuje. W ustawieniach nie ma możliwości całkowitego wyłączenia tych kreskówkowych efektów teraz w grze. Może dodadzą jakiś tam update, który to zmieni. Tutaj pasuje pneumatyka, nie? Bo jopa jak sukin syn, zobacz, w tym aucie. No i możemy sobie wyjść i teraz jak wychodzimy, znowu mamy dostęp do nowych wyścigów. O, i teraz pokazują nam się też nowe rzeczy, zobacz. Wychodzimy i tutaj mamy te pościgowe. Podejrzewam, że to jest to samo, co było w fabule, ale jeśli z jakichś powodów tego nie zrobiliśmy, to możemy sobie powtórzyć, żeby mieć dostęp do tych furek. Dobra. Obniżenie zainstalowałem, znaczy pneumatykę. Wow, ej, pneumatyka tu nie działa! Dobra, jedziemy sobie. I tu chyba mogę te pościgowe rzeczy robić od nowa, no nie? Czyli dostarczamy furkę, ale musimy ją nie uszkodzić. Może to są rzeczy, których na przykład nie ukończyłem, nie wiem. Tu jest jakaś furka. Jakaś offroadowa, okej, okay, jakiś pick-up. Na pewno to już robiłem. Jestem tego pewny. Tak, robiłem to. I tutaj musimy uciec przed policją, no i dostarczyć furkę. Najlepiej niezniszczoną. Mamy czwarty poziom pościgu, już nam na strzała od razu nie uszkadzają, więc będzie trzeba zajechać do jakiejś naprawialni. W grze tutaj oczywiście naszą postać też możemy przebierać. Ja to zrobiłem dopiero pod koniec całej kariery. O Jezu, w tym samochodzie jakoś dziwnie kamera jest ustawiona tak w dół, widzicie? Musimy sobie zmienić. O, coś takiego. A i tu możemy się pobawić z policją. No, możliwe, znaczy w karierze nie musisz, czy zmienię poziom trudności? Nie zmienię. W karierze nie musisz robić tych rzeczy, dostarczać tych furek i podejrzewam, że oni zrobili to tak, żebyś mógł sobie to dokończyć po
fabule, no nie? Żebyś mógł sobie to zrobić, bo jak sobie przejedziesz tymi furkami i je dostarczysz, to one ci się jakoś tam w sklepie odblokowują, a jak tego nie zrobisz, to chyba ci się nie odblokowują. Jakoś ta, tak to jest. W każdym razie to jest taka dodatkowa kasa, bez czy wpisowego. Czy przede mną właśnie ruch uliczny zniknął? Okej. Ja muszę sobie zrobić jeszcze jednego... Wow, co to było? Jeszcze jednego autka właśnie muszę sobie na pościgi zrobić, bo... Kurde, no wypadałoby coś, może jakąś G-klasę albo coś takiego. Tutaj można też wzmocnić swój pojazd pod tym kątem. Także tak, no koniec Need for Speeda. Czekamy na kolejne aktualizacje. Jak będzie coś ciekawego tutaj się działo jeszcze w tym trybie postfabularnym, to dam wam znać, ale na ten moment chyba przesiadam się na multiplayer, który no jest ubogi, nie? To już nie jest to samo, co wiesz, fabuła. Centrala, kierowca uciekł. Ścigany wóz właśnie zniknął, zaraz pan. No, tak to wygląda.